Na program zaprasza Bonimet, producent suplementu diety antybiobon, pomocnego przy infekcjach bakteryjnych i wirusowych. Dzień dobry Państwu. Mój strój świadczy o tym, że jest lato. Faktycznie zaczęło się wczoraj lato i temat letni. Pytanie, które do nas spłynęło, to pytanie od widzów, którzy wybierają się w egzotyczne kraje, i boją się zachorować na choroby, które tam panują. Choroby objawiające się najczęściej biegunką i wymiotami, bólami brzucha, czyli czymś, co się często nazywa w niektórych miejscach zemstą faraona, bądź też innego władcy, który panuje na danym terenie. Proszę Państwa, oczywiście można zastosować preparaty ziołowe aby nie zachorować. Na panujące w tamtym środowisku mikroorganizmy, bo tam mają niestety są inne wirusy, grzyby, bakterie i my to odczuwamy. My to odbieramy, my nie jesteśmy na nie przyzwyczajeni. Osoby, które żyją na tym terenie, mogą pić tą wodę, którą się myje na przykład owoce, mogą spożywać te pokarmy i nic się im nie dzieje. Natomiast nam może to zaszkodzić i wywołać bardzo silne dolegliwości. Co tutaj na znaczy trzeba zwracać uwagę? No, trzeba po prostu utrzymać właściwą odporność organizmu i to jest najlepsza obrona przed zakażeniem mikroorganizmami. Co. Tutaj należy zastosować, w jaki sposób trzeba tą sprawę prowadzić. Kiedyś stworzyliśmy recepturę, która wykorzystywana jest w tej chwili w, 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 przez siostry palotynki prowadzące szkoły w Kamerunie dla dzieci tam, tam y, uczących się, aby zmniejszyć absencję szkolną. Okazuje się, że zastosowanie połączenia trzech surowców zielarskich, mianowicie miąższu aloesu, pyłku pszczelego, oraz propolisu powoduje, że te dzieci do tych te, mniejszą absencję szkolną, czyli po prostu mniej chorowały. I tak dlatego preparaty, które mają w sobie właśnie te trzy surowce, jak aloes, pyłek pszczeli i propolis, są bardzo dobrym sposobem na to, żeby sobie zażywać w trakcie pobytu w tych ciepłych krajach. One będą zarówno stymulowały odporność, ale pamiętajcie Państwo, że propolis to jeden z najsilniejszych naturalnych antybiotyków i będzie naprawdę bardzo skuteczny. Jest jeszcze drugi surowiec, który można stosować równolegle z tym pierwszym, to jest czarnuszka siewna. Czarnuszka siewna, a konkretnie olej z tej rośliny, u nas w Centrum Środowiska Leśnictwa Województwa Grzegorza wykorzystywany jest przede wszystkim do leczenia alergii, czy też skrzelowej. Ale on ma również bardzo silne własności przeciwdrobnoustrojowe. I na przykład y, okazuje się, że leczy. 37 patogenów chorobowych, które żyją w naszych jelitach i mogą powodować różnego rodzaju choroby. Na przykład leczy bakterie, które powodują czerwonkę, czyli szygelle. Zlikwiduje candida albicans, która też jest częstą przyczyną problemów zdrowotnych. Ma też działanie przeciwwirusowe, co sprawdzono w przypadku wirusa cytomegalii. Czarnuszka ma także działanie przeciwpasożytnicze i to sprawdzono w przypadku zarówno obleńców na schistosomie, która może występować na przykład w krajach afrykańskich oraz na tasiemcu, który jest płazieńcem. Więc połączenie preparatu pyłek Propolis aloes z olejem z czarnuszki siewnej najlepiej zrobionym w kapsułkach może być tym dobrym rozwiązaniem. I tutaj możemy spokojnie trzy razy dziennie, cztery razy dziennie zastosować. To są bezpieczne, naturalne produkty. Tak więc życzę Państwu udanych wyjazdów i tego, abyście wrócili, byli tam zdrowi i wrócili zdrowi również. Dziękuję uprzejmie. Sponsorem programu był Bonimet, producent suplementu diety Antibiobon, pomocnego przy infekcjach bakteryjnych i wirusowych.